Panie trenerze, pierwszy krok w kierunku PKO Ekstraklasy wykonany, miedź pokonana. Teraz przed nami ten drugi, chyba, no na pewno, jeszcze ważniejszy. W piątek gramy w Grodzisku Wielkopolskim z Miedzią Legnica. Przede wszystkim, jakie nastroje panują w zespole przed tym meczem? Witam Państwa, witam wszystkich kibiców. No oczywiście panują dobre nastroje, no chociaż mamy swoje problemy delikatne, natomiast o nich nie chcę teraz mówić. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego meczu. No, dzisiaj jestem po rozmowie z zawodnikami i bardzo są mocno nastawieni na ten mecz. Wiedzą, że to jest mecz ostatni. Wiedzą, że to jest no, mecz najważniejszy dla niektórych też w karierze, dla nas wszystkich. I myślę, że jesteśmy dobrze do tego meczu przygotowani. Zrobimy wszystko po prostu, żeby na tym trudnym terenie, tak jak podkreślam, ale na pewno z przeciwnikiem do pokonania, żeby wygrać. Czy zdradzi trener właśnie, jak wygląda sytuacja kadrowa przed tym meczem? No będą się na pewno losy niektórych zawodników ważyły do ostatnich chwil, tak. Może nawet się okazać, że na rozgrzewkę któryś z zawodników kontuzjowanych wyjdzie i dopiero wtedy podejmiemy decyzję. Musimy parę wariantów sobie przygotować. No, no, nie chcę mówić o problemach, ale wiemy, że po ostatnim meczu, no gdzie się działo, było parę kontuzji i no nie będziemy pewnie w najsilniejszym składzie, tak w cudzysłowie, ale wydaje mi się, że ci zawodnicy, którzy też zagrają, którzy wyjdą, na pewno dadzą z siebie maksimum. Czy czujecie, że jest to jeden z najważniejszych meczów w 110-letniej historii naszego klubu? No już trochę czujemy, na pewno jak już wyjedziemy, jak już będziemy w hotelu, będziemy dojeżdżać na stadion, to ciśnienie będzie rosło, natomiast no, czasami to ciśnienie nie pomaga. Wydaje mi się, że mamy fajną drużynę, dobrą, która radzi sobie w takich sytuacjach i jest to ciśnienie, ale to musi być w sporcie, tak? No, kto nie ma presji, no to się nie nadaje po prostu do rozgrywek na najwyższy poziom i zdajemy sobie z tego sprawę. Czy nie żałujecie, że nie w drugim półfinale nie wygrała Nitrza? Wtedy byście grali u siebie, wiadomo jaką siłą są nasi kibice, a tu jednak w Grodzisku Wielkopolskim ich zabraknie. No, myślę, że kibiców zabraknie, tak, ale będą sercem, myślami z nami i na pewno będziemy czuli ich wsparcie. Jakiś apel trenera do kibiców, coś przed tym meczem? No, trzeba wierzyć w nas, tak? Trzeba wierzyć w drużynę do końca, co by się nie działo, no zrobimy wszystko, żebyśmy byli zwycięzcy. Super. Dziękuję bardzo. Dzięki.